Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Sztorniach Kowarskich na parkingu. Śnieg, styczeń 2020. Tu sztolnie i idę powoli. No śnieg, buty nieodpowiednie. I musimy, jeżeli przyjedziemy na parking koło kasy, dojść 400 metrów do góry taką dróżką. To radzę tam kupić bilet i podjechać samochodem albo się przejść. Sztolnia Kowary, kopalnia Liczy Rzepa. O. I historia przy wejściu tutaj od otwarcie podziemnej trasy. Kowary, prawa miejskie, założenie kopalni 1808, 905 te linie kolejowe, kryzys 23, rudy uranu, 35, przez Wojsko Polskie 45, aha, to tutaj jest 47, rudę uranową 25 stwierdzili. I tutaj jest specjaliści w 58 opuścili kopalnię, a 66 rozpoczęcie produkcji koncentratu do celów leczniczych 69. No i tutaj jest historia i kasa też druga. Sztolnie towar, leta, bilet normalny 35, 29 ulgowy. I krasnale tutaj przy wejściu, o, jak we Wrocławiu, proszę, wózeczek i ten znaczek uranu, dzwoneczek, uwaga, puknąłem sobie, dobra, idę. I jeszcze tu runa jakaś i inne dziwadła. Przewodnik mówi iść pod białą tablicę, ale jeszcze pokażę tutaj jakieś wejście. Licznik uranu mi pika, pi 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 pi. To znaczy się, tu będziemy oprowadzali, wejdziemy, kurczę, na pewno na jakimś wstępie. Tutaj są lampki, tak, różne tego rodzaju, te, bo była kopalnia i góra, proszę bardzo, Liczy Rzepa, o, znaczy, sztolnia i złoże. I zwiedza się tą sztolnię, ta jest zalana, nieczynne. W 1200 roku przybyli Walonowie i oni w poszukiwaniu złota, złota nie znaleziono. Tyle się dowiedziało. Siatki wzmacniające kopalni i odpływ, dopływ powietrza. I na wprost takie kotwy są. Nie widać ich tutaj. Ale później pokażę, które wzmacniają. Czego się uginają. Tutaj są skały twarde, no, że nie trzeba za bardzo nawet tych wzmocnień. To skała, taka jedna z najtwardszych skał. O, źródełko życia, proszę bardzo, duże. Ręcznie pchany, 200 kg, które widziałem. I tak wygląda w środę. Uwaga, zbliża. Jest zbliżenie. I takie serpentyny tutaj są. Wysadzić można było dynamitem tam za zakrętem. I się schować tutaj. To po to to. Jest serpentynowo. O Boże. A tutaj nie ma. Tutaj trochę betonu. Zawsze
A tutaj nie ma betonu, tylko jest wielka skała. Idę dalej. O, i tutaj wystawa twarców górskich. Że odbiera promieniowanie, jak mamy komórki, to zbiera. I kwarce można dać na drodze do szklarskie poręby, jeżeli jest w Karkonoszu czy Karpaczu, jeżeli jesteśmy na szlaku, możemy znaleźć pod nogami. Tak mówił nasz przewodnik. O nich jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. One są naturalnie fioletowe. Diametysty. Następnie. Fioletowe są po podgrzaniu, zmieniają kolor. No my kurczę, drugi dzień jak już się upłaciło. No, ale dzisiaj tam jest. Zmieniają kolor, stają się bezbarwne, żółte po podgrzaniu. No i piękne są, powiem szczerze. Tu mamy agaty. Bardzo. Ale widzę, że... I tutaj są duże pustynie, minerały świata. A. Sztabki złota. I złoto z Wrocławia. Ucieka. O, a tu jest dynamit. Była ta do przechowywania dynamitu. Miejsce. A tu jest krata. Podniesie i możesz kamyczek. Bo kamyczki znikały. O, i można zabrać kamyczkę na pamiątkę. Ale przecież tu się ręka wstawia. Są dozometry, a tu dozometrysta, który badał, w którą stronę należy wiercić, bo tutaj rudeurami wiercono takie otwory i on sprawdza takie urządzenie i wtedy kazał tu wiercić. A tu są odwierty. To co pokazywałem, takimi kulami i stwierdzano, czy jest to uran, czy nie ma. I tutaj jest uranit taki czarny, to jest właśnie ruda uranowa 02, chyba to nie jest. Kręcę sobie. Nie, ale kolega się brzydko wyraża. No i czy jest tutaj promieniowanie? Jest w kopalni, ale jest tak niskie, że dozometry były kiedyś, teraz już nie ma dozometrów. A teraz to muszą sobie... Szkło uranowe. Ja wiem, ale ja tutaj jeszcze tylko na szybko dokończę. Po lewej stronie jest jeszcze taki kamień, który świeci lekko na zielono. To jest ruda uranowa. I po lewej, prawie po tej stronie na ścianach jest taki osad. To jest tlenek uranowy, który wykorzystywano do barwienia szkła. On się wytwarza przy rozpadzie uranu, osadza się na... Szkło uranowe. To nie jest tak, że on... A czy nadal wyprodukują takie... Żonówki? Jest jedno miejsce. Produkują w Turcji. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, kabura wydobywana tutaj rudę uranową, my się dowiedzieli od Niemców, Ruscy, Rosjanie tutaj przyjechali, specjaliści i rzeczywiście tutaj była ruda uranowa, później przerabiano na koncentrat tutaj niedaleko, to wszystko było tajne i górnicy nie mogli nikomu nic powiedzieć, gdzie pracują, co, a zarabiali bardzo dobrze, że z workiem po wypłatę się mówiło.
Ja tak szybko mówię, bo wycieczka się oddala, a nie mogę zostać z tyłu, bo zostanę i się zgubię. W każdym razie wszystko było utajnione i to zaczęto wydobywać powoli. Nie wiem, czy widać, ale Walonowie robili nalewkę walońską i lubili się rozgrzać po pracy. Sala medytacji. Proszę bardzo. Inhalatorium radonowe. Proszę bardzo, można wejść, tam są łóżka, ale nie można wchodzić. Oczywiście to inhalatorium. Rany się szybciej lecą, działa dobrze na drogi oddechowe. No to trzeba nacisnąć. Wiedziałam. Uwaga. Uwaga. To była głośność od strzału dynamita. Tam robiono otworki i dynamit. Bardzo głośno. Metr się posuwała nam do przodu, a za tą ścianą jest woda i dlatego nie można połączyć dwóch szybów. Kapliczka świętej Barbary. Wszędzie w kopalniach była. I tu są makiety bomb. Energia 15 megaton, długość 7,5. Proszę bardzo, długość 5 metrów. A ta pierwsza jest wybudowana tylko z rudy, tutaj z kowa. 20 kilo to 10 na Hiroshima. I oryginalna bomba Little Boy nadrożona, spuszczona. Było 64 kg uranu w niej, a detonował tylko jeden. A tyle szkód. Czyli jeden, bo był niewypał. I tu jak działa bomba. Idę na pokaz. Tips powiedział do załogi. Uważajcie, co mówicie. Każde słowo przejdzie do historii. Lecimy z pierwszą na świecie bombą atomową. Tam był pokaz, więcej nie pokazywałem, bo prawa autorskie. Tylko do pokazania. Aż. Lokomotywa. I pogonik. Najlepsze dla górników otrzeszczą są takie drewniane w sztolniach umysłowych, ponieważ one trzeszczą przed, ostrzegają górników przed zawaleniem i wydają dźwięk tak, jak słyszeliśmy. A metalowe niestety nie oddają tego głosu, czyli drewno nie ostrzega górników przed zawaleniem się. I dlatego stosowano drewno w kopalniach. Już wiecie dlaczego. Można jeszcze ostukać, bo niektóre przegniwały. Trzeba było wymienić na takie zdrowe. A to robił nadzór. Tu
Tutaj chodniki były takie niskie. Politechnika Wrocławska jest powiększyła, żebyście wiedzieli też. No i koniec trasy turystycznej. Na Google można pisać opinię zachęcającą bądź